Nazywam się Alina, jestem z Ukrainy Zachodniej, mieszkam 80 km od Lwowa, ale teraz jestem w Polsce i przyjechałam z powodu wojny. 25 lutego jestem tutaj w Krakowie. W ten moment, jak zaczęła się właśnie wojna, to dużo bardziej się bałem o siostrę, bo była w kolejce, która się ciągnęła bardzo długo, ale też, no, też o rodziców, bo naprawdę nie wiedzieliśmy, co będzie dalej. Існує, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці єдиний. Діти не помирали, і ніхто не помирав, бо є направду дуже важко. Боже, дайте, щоб всі... Obudziłem się, to miałem wyłączony telefon, bo próbowałem sobie mniej czasu spędzać w telefonie i żeby mieć dobry sen. I przez to, jak obudziłem się, to o 7 rano mama napisała, czy ja mam numery autobusów, które jeżdżą do Krakowa, żeby Alinkę zabrać. No i w tym momencie to zrozumiałem, że coś się zaczęło. Wszyscy byli w szoku. Myśleliśmy o tym, żeby po prostu przeprowadzić Alinę tutaj. Wiedziałam po prostu z tego, czy będę jeszcze z rodzicami, czy nie. No bo jest wojna i może być bomba i nie ma rodziców. Pojechałam, ale ciężko było. Ale modliłam się dużo, żeby było wszystko dobrze u rodziców. Ale było ciężko. Nie chcę dalej opowiadać o tym. Myślę, że po 24 godzinach od początku wojny Alina już była na granicy. Naprawdę było bardzo ciężko, bo tak duża kolejka, tak dużo ludzi, zimno i jeszcze do tego jechała z naszą kuzynką, a kuzynka miała dwójkę małych dzieci. No i to naprawdę było trudne. Pojechałem po Alinę na granicę, naprawdę podszedłem do tego jak jakiś taki trochę survival kit. Wziąłem z jakiegoś dużo jedzenia, wody, takich bardziej suchych rzeczy, co naprawdę trochę było przesadą, bo tam były smaczniejsze kanapki niż jakieś suche takie rzeczy, które myślałem, żeby przetrwały kilka dni. Było tak dużo osób, było tak ciężko. 30 km kolejki to jedno. Drugie, że tylko do 13 km, jak tam jest ta granica, to mój ojciec podwiózł mi, ale to było ja jeszcze ze swoją kuzynka ze swoimi dziećmi, dwójką. I dalej tych 13 km po prostu spacerowaliśmy i no było ciężko, bo jedna dziecko, które ma 4 lata, a drugie to był chłop, też miały dziecko, które ma 10 lat. No i było ciężko, żeby spacerować 13 km, bardzo dużo osób, hałas i no... No ale co, wzięliśmy siebie w ręki i no po prostu poszedliśmy. Zaczynam studia w Uniwersytecie, w Akademii Górniczo-Technicznej na kierunku zarządzania i szczerze mówiąc, że bardzo się cieszę z tego. To nie jest mój pierwszy rok studiów, już studiowałam doświadczenia, studiowałam na Uniwersytecie w Ukrainie, w Lwowie. I po prostu, no naprawdę studia były bardzo fajne, bo po prostu jakie wykładowcy, jakie tam ludzie, to po prostu postawię 5 gwiazdek z 5. Wszystko tam jest na wielkim poziomie, ale była jedna problem, że po prostu w Ukrainie jest sytuacja niestabilna i drugie to jest to, że
Naprawdę powiem, że nie czuję, że prawo jest mój kierunek, jakim chcę się rozwijać. To był ciężki wybór, ale wierzę, że to jest prawidłowy i ten wybór, który mi pomoże w życiu. Brata i u mnie jest tata, ojciec i mama, to mieszkamy razem i to w nas jakby blisko Lwowa jest wieś i dzięki rodzicom mam dużo możliwości, tylko teraz zależy bardzo dużo od mnie. Dzięki mamie, jej rodziny, te korzenie polskie i narodowość polska, to mamy kartę Polaka, ale nie wiem, kto, jaka tam jest u nas rodzina jeszcze w Polsce, ale ze strony ojca to wiem, że jakaś tam bardzo, jakaś nie jest taka bliska rodzina, ale jest. Na Wielkanoc to byłam tam w Wrocławiu, w tej rodzinie, kiedy wiem, że jest ta rodzina 1 miesiąc, ale jechaliśmy do nich i to było bardzo fajno, bo no coś takie naprawdę w środku czułam, że jest coś swoje. Miałam tutaj jeszcze wybór UEK czy AGH. No i napisałam na stronie AGH-u, że co jest lepiej, czy AGH, czy UEK. Nie wiem o jakich, jakie tam jest minusy UEK-u, ale po prostu bardzo dużo osób o tym o AGH-u powiedziało, że oczywiście AGH. I z tego mi się dużo podoba to miasteczko, bo tutaj od czwartku do niedzieli zawsze jakieś zabawy. Nie wiem, jak te studenty po prostu mają taką dużo czasu. Trzeba się dużo uczyć, ale to jest jak przykład, że może jakoś miałam takie umiejętności, nawyki, jak to wszystko ogarnąć i studia, i żeby być na miasteczku. Tut mi się podoba i nawet jak była ta juwenalia, czy jeszcze, takie nazywa się, juwenalia w tym roku, to było też dużo ludzi i z tej przyczyny chciałam mieć miejsce w akademiku, żeby było ze strony klub studio, a nie ze strony akademika, bo tam to jest ta juwenalia prawdopodobnie jakoś tydzień. Jest super, że mam ze strony klub studio, bo tutaj jest ciszej w nocy. Była u mnie taka wizja, że poranek to jest bardzo ważna część życia. Ta książka nazywa się Fenomen poranka, jak zmienić swoje życie. Dużo sobie zaznaczyłam, co takie jest najlepsze. I pierwsze, co się zmieniło, że bez jakichś takich długich nastawień po prostu przebiegłam półmaraton, że miałam to sobie takie w celu, ale to mi się udało. Jestem dumna ze siebie, że zmogę, że po prostu jeszcze byłam taka modlitwa Ojciec nasz, sobie też jakoś tak, i mi to się udało. Alo? To nie może, że przychodzę na obiad, ja że przygotowałam. Tak. Okej. Papa. Papa. Dzisiaj było tak, że postawiłam sobie na 6 i obudziłam się o 9. I też jak wysłałam rodzicom zdjęcie, że to jest taki mój ranek marzenia, to moja mama odpisała mi, że u nas już obiad. Można? Dobrze? Nie, Stasiu. Tam nie jest moja szafka. A gdzie jest twoja szafka? W sumie tutaj można postawić. Super, wow. Brokuły. Stasiu, jak tam dzisiaj pracy? Pracy? A, dobrze. Spokojnie. Spokojnie? No. Ostatnie tygodnie były trochę bardziej stresowe, ale skończyłem jeden deadline i tam jest krzesło, może przy sobie się, ja sobie tutaj wsadzę. Stasiu, a dzwoniłeś dzisiaj do rodziców? Co? Czy dzwoniłeś do mamy lub do ojca? Wypadek dzwoniłem. Aha, i
co tam? Co słychać? A dobrze, to jakaś sprawa tylko. Tyle. Tak, żeby pogadać, to pewnie wczoraj po zadzwonię. Przyjechałem do Polski studiować, dlatego że była taka możliwość studiowania za darmo i też w Polsce jest tak jakby jakość nauczania jest dość dobra, tak jakby porównanie do Ukrainy to jest dla niektórych uniwersytetów dużo lepiej. To, że to jest dość blisko jeszcze domu, nie? Można wracać na tam kilka razy w roku, więc to jest fajne. Studiowałem informatykę, skończyłem inżyniera. Było ciężko. Pierwszy rok był bardzo trudny. Nie było czasu na nic. Tam po 10 godzin dziennie studiowania, siedzenia przed komputerem. Potem było już lepiej. I tak pod koniec już ostatnie tam półtora roku już było dużo luźniej i był czas na to, żeby znaleźć sobie pracę, też jakieś inne w wolnym czasie coś porobić. A na początku no to ciężko, ciężko. Cieszę się, że jest tutaj Alina ze mną, bo fajnie mieć kogo, rodziny blisko. To jest bardzo ważne. No i to, co ci to daje, że jestem tutaj obok ciebie? Co mi daje to, że jesteś tutaj obok mnie? Pomagam ci, no dobra, jestem i co? Czasami mi gotujesz coś, mogę sobie porozmawiać z Aliną o wszystkim. Ona ma 18 lat, ale naprawdę myśli jak dorosły człowiek. Czasami za bardzo. Ona jest bardzo podobna do taty i bardzo tym się cieszy. No, Alina naprawdę kocha tatę. Tak, jestem. Ja jestem bardziej podobny do mamy, charakterem, też wyglądem, a ona do taty i przez to dla niej tata jest po prostu wszystkim. Przepraszam, Stasiu, czy mam ten telefon, bo to jest ten telefon dla tata, to możemy sprawdzić jego, czy od razu odebrać? Czy tam jest możliwość sprawdzenia telefonu? Nie ma tam możliwości sprawdzenia. No to odebrę po prostu, prawda? No nie ma możliwości sprawdzenia. No po prostu nie zapłaciłam jeszcze. To płaci i odbieraj. Czekaj, czy mam kartę mieszkańca? Nie mam tutaj. Po co ci karta mieszkańca? Przecież ty wyszłaś... Na korytarzu? Nie, będzie git, chodzi. Jeszcze tutaj. Ona jeszcze czasami pokazuje kartę. Tutaj trzeba pokazać DS11. W tym po prostu u ciebie jest standard na poziom dłużej. I nikt nie jakby mniejsze rady potrzebują. Tutaj więcej. Bo jest lepszy remont, wiesz, jak w hotelu. To jest kurier czy nie? Tak. Ja jestem Mikołajem. Pan jest święty Mikołajem, to jest najbardziej. Dobra, to chodźmy. Młodzieża w Zimie jest się pokoju, bo nie mamy obecność. Dobra, ja bym gonił, bo nie bym, windę bym zaczął. 408A. No. I jeszcze kto jest w mieszkańcu? Proszę. Alina, jesteś tak? Tak. Ja jestem z 408 ze Stokrotki. DS8. A ty też dodawałeś mi tak. A ja jestem z Bieżanowa, proszę. Może pani odznaczyć mnie też. A ja jestem z Bieżanowa. Nie, ja tylko robię obecność w mieszkańcu. A ja tu mogę zamieszkać. Dobra? Normalnie. Nie ma miejsca. Jest nie ma miejsca. Dziękuję wszystkim. W tym roku w ogóle jest boom na akademiki, nie? Aż tak bardzo. Że nawet hotele likwidują. No, to jest chyba najnowszy budynek. Nie? Do widzenia. Bardzo dużo pomógł ze wszystkimi rzeczami. Kiedy ona może ma gorszy moment i pada, to zawsze wstaje i się uśmiecha i idzie do przodu. A kiedy możesz sobie odpocząć? Nie ma czasu na odpoczynek. Jutro jak pojadę w Ukrainę, no to trzeba, żeby po prostu poszedł ze mną na dworzec i to znaczy jak pojadę wcześniej, no to lepiej, żeby popał się do łóżka wcześniej. Dobra. To jest 88, 11. A w stanie...
To na razie, sestrzyczko. No to dobra. To dobrze. Dobrze. Dziękuję ci bardzo. Pa, pa. W następnym odcinku. Naprawdę świat się odkrywa w taki sposób, że rozumiesz, co znaczy 1 złoty czy 1 hrywna. To zaczęliśmy wszyscy razem rodziną myśleć, co robić dalej. Podałam się, zaaplikowałam na ten praktykantka działu prawnego. Czyli będziemy razem mieszkały. No tak.